Rozmowy w RMF FM. Marcin Zaborski i jego gość, witamy. Wiceminister Kultury Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dobry wieczór. Pamięta pan może, że obiecywaliście kiedyś 2,5 tysiąca złotych podwyżek dla nauczycieli? Podwyżki są realizowane systemowo i systematycznie przez mój rząd, jak nikt inny w ostatnim 30-leciu tego nie czynił. Te 2,5 tysiąca to było w programach Prawa i Sprawiedliwości wtedy, kiedy PiS był w opozycji, więc łatwo było obiecywać. Ale skoro wiedzieliście o tym, że te podwyżki są potrzebne tak bardzo, to dlaczego nie było podwyżek od razu, od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić? Jeszcze raz powtarzam, nawet do takiej skali te podwyżki będą i my jesteśmy środowiskiem gwarantującym wiarygodność tego, co obiecujemy, bo udowodniliśmy w wielu miejscach, że jesteśmy wiarygodni, jeśli chodzi o zapowiedzi naszych planów czy programów. Były dwie podwyżki w zeszłym roku. Jest solidna podwyżka zaplanowana na ten rok we wrześniu. Są zapowiedzi dojścia do wynagrodzeń na poziomie posła Rzeczpospolitej dla nauczycieli dyplomowanych w roku już chyba nawet 21. Te podwyżki zaczęły się w 2017 roku o 1,3%, jak wytyka wam dzisiaj opozycja. Pytanie, czy kilkaset złotych podwyżek, na które dzisiaj mogą liczyć nauczyciele w sumie, to są płace, które Prawo i Sprawiedliwość obiecywało przed wyborami, kiedy mówiło o tym, że no, nauczycieli trzeba doceniać i należycie wynagradzać. Nauczycieli trzeba doceniać i należycie wynagradzać i powtarzam, jesteśmy pierwszym środowiskiem politycznym, które rządząc postanowiło tę sprawę rozwiązać systemowo i systematycznie i to robimy. Rozumiem, od zeszłego roku. PO-PSL nie dawał podwyżek nauczycielom. Od zeszłego roku, no w ostatnich kilku latach swoich rządów zero podwyżek. A dał. Wcześniej? Wcześniej dał podwyżki. Czyli dawał. Rząd PO-PSL dawał podwyżki nauczycielom. Tak, ale w ostatnich kilku latach nic. Natomiast my od 17 roku systematycznie te podwyżki dajemy i mamy zamiar dawać te podwyżki tak, żeby do roku już chyba nawet 21 jest to możliwe, wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych, a to jest połowa nauczycieli w Polsce, osiągnęły poziom wynagrodzeń posła na Sejm Rzeczpospolitej. My nie narzekamy na zarobki, to są przyzwoite zarobki. Mówi pan o tych nauczycielach, którzy najdłużej w szkole pracują. I wreszcie nauczyciele będą godnie wynagradzani i my to gwarantujemy. Natomiast nasi oponenci, którzy obiecują dzisiaj gruszki na wierzbie, są niewiarygodni i to udowodnili w wielu sprawach z przeszłości. No ale dali podwyżki, o czym sam pan przed chwilą powiedział, w latach 2008-2011 ponad 30% podwyżek. Ale jeżeli zapowiadają, że od razu dochodząc do władzy dadzą 1000 zł, to ja przypominam, że tak samo zapowiadali, że nie ma żadnej potrzeby podwyższania wieku emerytalnego w kampanii prezydenckiej Komorowskiego w 10 i w kampanii parlamentarnej 11 roku przez Donalda Tuska i w 12 roku podwyższyli wiek emerytalny Polakom o 7 lat. Taka jest ich wiarygodność. Nie tak dawno jak i wielu protestowali policjanci, dostali 500 zł na rękę więcej teraz i prawie 400 zł od następnego roku. O takich podwyżkach w takim tempie nauczyciele mogą pomarzyć. Dlaczego udało się wywalczyć te podwyżki w takiej skali policjantom, a nauczycielom Panie nie. redaktorze, możemy sobie analizować każdą grupę zawodową. My staramy się rozwiązywać problemy niesprawiedliwych zarobków we wszystkich grupach zawodowych. Również nasze programy powszechne, które są dedykowane właśnie temu, że na przykład systematycznie podwyższamy minimalne wynagrodzenia, systematycznie podwyższamy wynagrodzenia za godziny, nawet mocniej niż spodziewają się tego związki zawodowe, że realizujemy program na przykład powszechny 500+ na każde dziecko, to dotyczy wszystkich. To rozumiem, ale dlaczego policjanci dostali te kilkaset złotych teraz i kolejne kilkaset po roku, a dla nauczycieli, jak dzisiaj słyszą, nie ma już pieniędzy? Są pieniądze, przecież we wrześniu dzisiaj, jest poważna teraz? Podwyżka. Tak, dzisiaj, teraz. O ile, panie ministrze? Jest poważna podwyżka o 9%. To czyli na pieniądze przeliczając, ile to dochodzimy, będzie? Dochodzimy w ciągu półtora roku do 20% podwyżki. Panie ministrze, te 10%, uwagę, które będzie we wrześniu, to na pieniądze przeliczając, proszę do tego ile dołączyć będzie? Te dwie transze podwyżek ubiegłorocznych i ma pan 20%. To nie będzie 500 I w kolejnym złotych, roku, ani kolejne 400 I w kolejnym złotych, roku to jest ponad 6 tysięcy złotych dla nauczyciela dyplomowanego, a w 2021 roku ponad 8 tysięcy złotych dla nauczyciela dyplomowanego. To jest systematyczne, rozłożone w czasie podwyższanie tych wynagrodzeń, bo one oczywiście nauczycielom się należą. Wszyscy wiemy, że nauczyciele zarabiają za mało i my jesteśmy pierwszym rządem, który systematycznie tę sprawę rozwiązuje. Opróżnił pan już szuflady w swoim biurku w Ministerstwie Kultury? Bynajmniej, nie mam najmniejszego zamiaru. Mam bardzo dużo, pracy. Czyli nie było kwiatów dla sekretarki, nie było pożegnań ze współpracownikami, tkliwych i łzawych. Z jakiegoś to powodu? No jako wiceminister kultury startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie będzie pan objęty rekonstrukcją rządu?
Jak chcę kształtować swój rząd, z kim pracować, to decyduje premier i ja się poddam oczywiście każdemu werdyktowi premiera na logikę, w tej sprawie. Start w wyborach panie, nie kłóci się z pracą w ministerstwie, skoro ministrowie mają odejść panie w ramach rekonstrukcji. Ja już zorganizuję sobie 6. kampanię wyborczą i zapewniam pana, że jak pełniłem również poprzednio funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, to żadnego opróżniania szuflad ani pożegnań nie było, ponieważ to jest normalne życie polityka. To że po co ta rekonstrukcja, panie ministrze? Bierze również wyzwanie po wyborcze przed sobą. Po co ta rekonstrukcja w takim razie? Po co ta rekonstrukcja? Tak. Ja nic nie wiem o rekonstrukcji, to decyduje premier i zdaje się, to zostało już ogłoszone tak. Przez rzeczniczkę Prawa i Sprawiedliwości, chociażby. Ale nie będzie wiem, czy tuż przed eurowyborami, czy tuż po eurowyborach. To zostało już powiedziane. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak będzie rekonstrukcja przed eurowyborami, to się oczywiście podporządkuje tej rekonstrukcji. Przecież to jest oczywiste. My gramy zespołowo i zespołowo chcemy wygrać te wybory. Amerykańskie gazety i stacje telewizyjne w USA o nas mówią. To za sprawą słów senatora Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Biereckiego, a słowa brzmiały tak. Nie ustaniemy, dopóki nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej. No i po tych słowach jest burza. Opozycja oczekuje przeprosin. Ja dzisiaj przeczytałem wywiad z senatorem Biereckim na jednym z portali i po pierwsze przeprosił, bo użył sformułowań, które wyrwane z kontekstu, podkreślam, mogą być opacznie rozumiane, tak jak to być może pan zrozumiał, być może te media amerykańskie zrozumiały. Natomiast ani ja, ani pan prawdopodobnie nie słyszeliśmy całej wypowiedzi. Pan senator dzisiaj tłumaczy w tym wywiadzie, że to było w kontekście rozliczeń osób, które były odpowiedzialne za katastrofę smoleńską, bo to było przemówienie z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej okolicznościowe i chodziło mu o ludzi, którzy zawinili i nie zostali rozliczeni za tę katastrofę i w tym kontekście o tym mówił, być może używając nie najwłaściwszych słów. No jeśli to polityk musi, panie ministrze, tłumaczyć, pan, co miał na myśli, pytał pan, czy to nie sądzi pan, przeprosić? Że jest jakiś kłopot? Pytał pan, czy powinien przeprosić. Tak. Informuję, że przeprosił. Przeprosił. Tak. I czytał pan wywiadu? Nie czytałem, ale pan. Bardzo łatwo tak panu tutaj z uśmiechem mówić o tym, ale może pan na mnie zwrócić winę. Ale jeśli z jednej strony Jarosław Kaczyński mówi, my nie dzielimy Polaków, a z drugiej strony pan senator, być może używając niefortunnych sformułowań, jak pan twierdzi, mówi o oczyszczaniu wspólnoty narodowej, to nie ma pan poczucia, że to się trochę kłóci? To nie jest kwestia dzielenia Polaków, tylko to jest kwestia słusznego, moim zdaniem, postulatu, żeby wreszcie dojść do sytuacji takiej, w której osoby odpowiedzialne za największą katastrofę i nieszczęście w historii narodu i państwa polskiego po II wojnie światowej za tę rzecz poniosły odpowiedzialność. Wiem, że jest jakiś proces sądowy, już się w sprawie jednego urzędnika toczy, ale być może tych odpowiedzialnych powinno być nieco więcej. Jeśli to były słowa wyrwane z kontekstu, jak pan twierdzi, to pytanie, dlaczego pan minister Brudziński na przykład oczekuje przeprosin za te słowa i mówi wypowiedź głupia i nieodpowiedzialna, dająca paliwo naszym oponentom. Ale panie redaktorze, czemu pan ciągnie wątek, kiedy ja pana informuję, że przeprosiny właśnie nastąpiły dziś? Czytał pan wywiad, czy panie nie? Ministrze, zapraszam na część internetową naszej rozmowy rmf24.pl i portal interia.pl. Zapraszam. Wiceminister kultury Jarosław Sellin jest naszym gościem. Panie ministrze, przy okazji wczorajszej rocznicy pan prezes Jarosław Kaczyński mówił tak. Musimy jeszcze wiele uczynić, by nasz naród był zwarty, miał poczucie siły, miał poczucie znaczenia i miał poczucie wewnętrznej sprawiedliwości, która jest tak potrzebna, by naród był naprawdę narodem, by był wspólnotą. Mhm. Myśli pan, że spór o Plac Solidarności w Gdańsku buduje tę wspólnotę, o której mówił pan prezes Kaczyński? Ale o jakim sporze pan myśli? Bo jeśli pan myśli o tym, że niektórzy politycy totalnej opozycji, również niestety samorządowcy, planowali na Placu Solidarności wokół pomnika poległych stoczniowców zbudować stół, wokół którego zasiądą i podpiszą jakąś deklarację o charakterze politycznym z okazji tej rocznicy, powtarzam, wokół pomnika poległych stoczniowców, to pytanie, kto dzieli społeczeństwo, kto napina społeczeństwo, kto szuka sztucznego konfliktu wokół takiej ważnej rocznicy.
I słusznie tutaj Solidarność zareagowała, żeby nie szargać świętości tego miejsca. Ja jestem chłopcem z Chylonii. Ja w grudniu 70 roku, mając 7 lat, słyszałem strzały, czekałem z niepokojem na powrót mojego ojca ze stoczni i gaz łzawiący żar mi oczy przez otwarte okno w mieszkaniu. I z niepokojem czekałem, aż ojciec wróci do domu. Jego przyjaciel zginął na jego oczach. I tym ludziom dedykowany jest ten pomnik stoczniowców. Ale to z nie tego wolno powodu, tam panie robić ministrze, tego typu historii tego, politycznych. To z tego powodu wojewoda pomorski zarezerwował na prośbę Solidarności. Ale to z tego powodu, o którym pan mówi, żeby nie było tam takiej politycznej manifestacji? Solidarność postanowiła złożyć taki wniosek, że w niektórych ważnych dniach rocznic związanych z historią Solidarności to miejsce zarezerwować dla obchodów, które chce organizować Solidarność i ma do tego prawo, bo jest następcą prawnym tego wielkiego ruchu Solidarności z lat 80., ale przy okazji blokując rzeczywiście, i mówili to otwarcie, niemądry plan samorządowców związanych z totalną opozycją. Nawet sama prezydent Gdańska, pani Dulkiewicz, przyznała, że chce skorygować ten pomysł, bo to nie jest najszczęśliwszy jasne, pomysł, żeby ale wokół rozumiem, że wojewoda miał świadomość, że blokuje ten projekt prezentowany przez prezydentów miast szykujących na 4 czerwca w tym właśnie miejscu obchody rocznicowe. Skorzystał z prawa, które mówi, że jeżeli ktoś chce robić wydarzenia cykliczne na kilka lat do przodu w jakimś konkretnym dniu związanym z jakimś konkretnym ważnym świętem, a to jest ważne święto 4 czerwca, to jest zwycięstwo Polaków nad komunizmem. Polacy poszli do urn wyborczych i w 99% powiedzieli, że nie życzą sobie dalszej władzy komunistów w Polsce. Mimo że te wybory były reglamentowane, wynik był jednoznaczny i to było dzieło Komitetów Obywatelskich Solidarności, więc w takim dniu naprawdę nie warto dzielić Polaków, co planowali zrobić samorządowcy związani z totalną opozycją. Skoro w takim dniu nie warto dzielić Polaków, jak pan mówi, czy rząd będzie świętował tę rocznicę razem z opozycją? Będziemy organizować uroczystości otwarte dla wszystkich, po pierwsze. Na które zaproszeni zostaną liderzy opozycji? Już zapraszam. Panie redaktorze, już zapraszam. 2 czerwca wielki koncert na Placu Piłsudskiego w miejscu, gdzie 40 lat temu odbyła się wielka msza, pierwszy dzień wizyty papieża Jana Pawła II, jako już papieża, i ta wielka msza, gdzie padły te słynne słowa: niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. Kiedy się policzyliśmy, zobaczyliśmy, jak nas wielu, jak słaba jest władza komunistyczna, jakiego mamy wielkiego duchowego przywódcę. Rok później wybuchła Solidarność, walczyła 10 lat i zwyciężyła 4 czerwca, 30 lat temu, właśnie tymi reglamentowanymi wyborami, gdzie wynik wyborczy był jednoznaczny. Koniec władzy komunistów. Takie było przesłanie narodowe. Poza zaproszeniem, które pan przed chwilą wygłosił, już zapraszam, i będą tym, formalne zaproszenia wysłane tym, do 2 czerwca żadnych formalnych zaproszeń, żadnych formalnych zaproszeń nie trzeba, ale zapraszam wszystkich na ten koncert, bo on będzie otwarty na tym Placu Piłsudskiego, będzie transmitowany przez dwie wielkie telewizje, największe telewizje w Polsce. A na obchody 4 czerwca będą formalne będzie zaproszenia? Uroczyste posiedzenie Senatu, bo Senat wtedy powstał 30 lat temu, jedyna izba wolna w pełni demokratycznie wybrana, i marszałek Senatu chce zaprosić wszystkich żyjących senatorów wszystkich kadencji. Przyzna pan, że wśród tych senatorów i obecnej kadencji jest sporo z Platformy Obywatelskiej i z poprzednich kadencji jest sporo z SLD, sporo z PSL-u. Wszyscy będą zaproszeni na uroczyste posiedzenie Senatu. A wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej koncert dla wielu działaczy komitetów obywatelskich, którzy wtedy 30 lat temu wygrali wybory, a wśród tych działaczy komitetów obywatelskich są ludzie o różnych dzisiaj poglądach, o różnych sympatiach politycznych. Wtedy wszyscy byliśmy razem. Dzisiaj niestety jesteśmy mocno podzieleni. Więc to jest oferta dla wszystkich. Wcześniej to jest oferta zaplanowana przez rząd, przez pełnomocnika ministra kultury, który te obchody organizuje, i to jest zaproszenie dla wszystkich. My nie dzielimy. A w Gdańsku próbowano dzielić. Wcześniej, panie ministrze, 15-lecie naszego wejścia do Unii Europejskiej, 1 maja, czy pan premier Mateusz Morawiecki na te obchody tych uroczystości zaprosi na przykład wszystkich byłych premierów żyjących?
Wiem, że chyba będą zaproszeni przywódcy tych państw, które wtedy weszły razem tak, z nami do Unii Europejskiej. Od 2004 roku tak, wszystkie państwa. Ale ja pytam o naszą polską wewnętrzną politykę. Czy pan premier w ramach tego niedzielenia Polaków, łączenia, budowania ale wspólnoty... Ale nie wiem na jaką uroczystość, bo no. Ja jestem odpowiedzialny za uroczystość znowu. Na Błoniach czy, Stadionu Narodowego. Czy taki Narodowego? Pomysł w ogóle się w rządzie pojawił, żeby pan premier tego dnia spotkał się z wszystkimi byłymi premierami? To jest pana pomysł. Rozumiem, że mam premierowi podpowiedzieć. A to zły pomysł? Być może dobry. Podpowiem, zapytam. Pamięta pan, że na przykład na progu wejścia do NATO Jerzy Buzek w 99 roku zaprosił wszystkich, którzy w tym procesie wchodzenia do NATO brali udział, wszystkich byłych premierów, prawda? Zapytam. Nie wiem, nie znam planów premiera, zapytam. A pan by podpowiadał takie rozwiązanie? Ale na co? Zależy na co. No, pan premier w Sejmie mówił o tym, że zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania. Mm. Wszystkich polityków z każdej strony sceny politycznej. Pamięta pan te słowa doskonale. No więc pytam, czy jest jakiś pomysł na to, żeby wszyscy byli premierzy, ja mogę spotkali się 1 maja i ja mogę świętowali 15-lecie Polski w Unii Europejskiej. Ja mogę powiedzieć o planach, które ja dopomogłem zorganizować. Też wielki koncert na Błoniach Stadionu Narodowego z wybitnymi polskimi artystami. Dzisiaj nawet odbyła się konferencja prasowa, która o szczegółach tego koncertu mówi, więc to organizuje Narodowe Centrum Kultury, więc to też jest koncert, na który rozumiem. Wszyscy mogą przyjść. Okay, ale ten pomysł, który przed chwilą zgłosiłem, czy pana zdaniem to jest zły pomysł? Zależy na co, bo musi być jakieś konkretne wydarzenie. Państwo mogą je zorganizować. Ja panu odpowiadam. Jest wydarzenie na Błoniach Stadionu Narodowego, wielki koncert. Jeżeli pan mnie pyta, czy na to wydarzenie jest dobrym pomysłem, żeby przyszli wszyscy premierzy, żyjący premierzy III RP, odpowiadam, że tak. To jest zaprosi pan wszystkich byłych premierów? Już zapraszam. Nie, bardzo proszę. Koncert jest otwarty. I nie będzie żadnych pisemnych zaproszeń? Nie wiem, czy będą przychodźcie pisemne. Wszyscy. Tak. Mm-hmm. To jest koncert otwarty. A nie sądzi pan, że jednak kiedy się rządzi, to taka kultura kancelaryjna chociażby zakłada, że jednak zaprasza się z imienia i nazwiska ważne osoby w życiu politycznym dopytam wcześniej? Jeszcze, dopytam organizatora, czyli Narodowe Centrum Kultury, czy jest tam przewidziany jakiś sektor VIP-owski. Jeśli jest, to myślę, że to jest dobry pomysł. Okej, okay, a poza koncertem dopyta pan premiera, czy spotka się z wszystkimi swoimi poinformuję poprzednikami? Poinformuję premiera, że spotkałem się z dyrektorem Zaborowskim, który ma bardzo dobry pomysł i chce ten pomysł przedstawić, bo na antenie Radia RMF taki pomysł pan redaktor przedstawi. Redaktor Zaborski będzie zobowiązany za podpowiedź, którą pan przekaże panu premierowi. Bardzo dziękuję w imieniu naszych słuchaczy, ale praw autorskich nie będę rościł sobie do niego. Wiceminister kultury Jarosław Sellin był naszym gościem. Bardzo dziękuję.